Taki piękniejszy ma pewnie problem z samogwałtem. Nie chciałbyś mnie okiełznać. Mogę ci postawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Ciri? Daruj sobie wykład o odpowiedzialności. Miałam raczej zamiar wygłosić pean na twoją cześć, ale jeśli nie jesteś w nastroju... Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. Wygraliście. I nie ma co roztrząsać, co by było gdyby. Rozmawiałem z Triss. Podobno nie poszło wam najlepiej z lożą. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Nie mam im tego za złe. Urocze miejsce. Co tu robisz? Wkrótce się przekonasz. Lepiej mi powiedz, co z Filipą. Odbiliśmy ją z Triss. Okazało się, że pojmał ją Dijkstra, ale sytuacja jest już pod kontrolą. To dobrze. Powiesz mi wreszcie, co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Deiret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy, właśnie wszedł. Abifaria? Kto pyta? Chcemy porozmawiać. Zaraza. Lepiej za nim biegnij. Ludzie to już naprawdę niczego. Uważaj no trochę! Cholera, wszedł na drabinę. Chyba czeka mnie spacer po dachach. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż martwy. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Opowiesz nam o czymś, a potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Deiret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę.
Podobno Dejret jest strzeżone lepiej niż twierdza Vicovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo, jak jest. Mówią, że z Dejret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty, po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Widzisz? Nie było tak strasznie. I jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt. Gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście oksenfurckim. Dokąd pędzisz, Farysie? Dałabym ci zniżkę za to twoje bohaterskie czyny, ale... Tak? A co byś powiedziała na zabawę w trójkę? Mam sobie wziąć jakąś koleżankę do towarzystwa? No. Margaritę trzymają w Dejret. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Rozumiem. Darmowa gorzałka skusi każdego. Tylko że, Geralt, wiesz, to trochę ryzykownie. Wiem, dlatego tu jestem. Tylko tobie mogę ufać w tej sprawie. Tak, stawiasz sprawę. Dobra, coś wymyślę. Możesz tam nie liczyć. A ty dokąd idziesz? Spotkać się z Jezem. Ja znaleźć wejście do ruin pod miastem. Nie dajcie się złapać. Szkoda by było zmarnować tyle Mahakamskiego. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia. Ta... Z Wierzbicy. Masz jakiś problem? Kurwa, proste.
Proszę, Wiedźmin. Mówię wam, takiego wczoraj węgorza wyłowiłem. I na co? Ale z tym się wiąże jakaś paskudna historia. W każdym razie, dom aukcyjny przejął Vivaldi. Kurwa! Co ty se myślisz? Ej, ty! Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. O! Geralt! Niech żyje król. Tak źle jeszcze nigdy nie było. Nie wydostali się z Nowigradu, więc stanęli do ostatniej szaleńczej walki. Uliczni wieszczkowie, chiromanci, zielarze, zaklinacze amuletów. Choć mieszczanie zawsze korzystali z ich usług, nigdy im nie ufali. Ktoś, kto może poznać ludzkie lęki i słabości, zawsze budzi niechęć. Wolne miasto Nowigrad stało się dla czarodziejów pułapką. Przekupnie i rzemieślnicy wstrzymali oddech, gdy po pogardzanych magików szła śmierć. Nie spodziewali się, że czarodzieje stawią jej czoła z bronią w ręku. Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Zoltan czeka na twój sygnał. Zaczynamy? Do dzieła. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Czyś to słynny Geralt z Rii? Charakter, co? To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć was. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. To tutaj. Wiesz, co o was mówią? Chcesz sprawiedliwości? Wynajmij Wiedźmina. Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów.
zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Może to się nada. To powinno wystarczyć. Ściana nie wygląda na solidną. A, jesteś paskudny. Chlejesz na służbie? Ach, to mi zajął. No to chodź! Uważajcie na mój... Margarita. Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie.
ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Strażnicy są pijani, ale jak mnie zauważą, mogą narobić więcej hałasu niż trzeźwi. Ależ wieje. Co robisz? Zaraz będzie tu Jen. Rita, co oni ci zrobili? Jak dorwę tych skurwysynów. Chętnie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już.
tutaj. No, jesteś. Jak tam? Gdzie Margarita? Jen się nią zajęła. Pewnie są już u Jaskra. Ładnie się sprawiliście. Strażnicy nawet się nie połapali, że mieli gości. To co, jedziesz ze mną do Jaskra, czy załatwiasz jeszcze coś po drodze? Najpierw mi powiedz, co wymyśliłeś, że udało ci się ich upić. O, najprostszą historyjkę na świecie. Udawałem kupca przewożącego wino. Jak tylko mnie zobaczyli, od razu postanowili zrobić rewizję. No to ja lament, żeby zostawili, że to najlepsze redańskie, że mi szef pasiflory głowę urwie, a oni rewidowali beczułkę po beczułce. Dobry plan i dobra robota. Dzięki. Nie ma sprawy. No to wracasz ze mną do Jaskra, czy idziesz sam? Chętnie się z tobą przejadę. No to w drogę. No, jesteśmy. Jeszcze raz, dzięki za pomoc. Zawsze do usług. Zoltan? No? Dzięki za... Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie za... Do zobaczenia. Geralt? Dzięki.